Witam wszystkich. Ostatnio miałem przykry wypadek, bo niestety tulejka zaciskowa okazała się takim elementem, który potrafi zawieść, jeśli chodzi o przypony na szczupaki. Tu była zaciśnięta tulejka, tak jak i w tym miejscu. Ale wiadomo, łowimy jerkami czy woblerami, czasem ten wobler potrafi zahaczyć kotwicą i w tym miejscu, tutaj przy tulejce, było przesztywnienie i to pracowało zbyt mocno. Zamiast wymienić ten przypon, no to łowiłem dalej. No i niestety jerk sobie poleciał. Więc chyba jednak, tak jak mój brat i kilku moich kolegów, wrócę do sprawdzonego węzła Roberta Taszarka. No wiadomo, tulejki to szybka sprawa i tak dalej, chociaż ten węzeł wbrew pozorom jest też bardzo szybki. Mój brat Wojtek mówi, że jego nigdy nie zawiódł. Kolega Heniu, z którym pływam, mówi to samo, że nigdy go nie zawiódł. Taszarek powiada w ten sam sposób, więc coś w tym musi być. Jak go zrobić, ten węzeł, to pokazuję na załączonym obrazku. Nakładamy to, prawda, gdzieś tam na ocho krętlika. To akurat krętlik to nie jest, ale nieważne. I teraz tak, robimy sobie zwyczajną pętelkę, czyli przekładamy końcówkę przez to oczko. O, mamy coś takiego. Pociągamy troszeczkę i teraz robimy jak gdyby takie cofnięcie w bok. Obracamy to po prostu ten, żeby nam powstała taka ósemeczka jak gdyby. W ten sposób. Jak powstanie nam ta ósemeczka, to od spodu tą końcówkę w tą ósemeczkę zapakowujemy. O, i powstaje nam coś takiego. Ściągamy i to jest nie do ruszenia. Małe, skromne, zgrabne. Kolega Heniu nawet fluorokarbon tak wiąże. Ja fluorokarbon robię na omotki, na super glue, ale do przyponów metalowych zdecydowanie chyba to jest najlepsze. Bo to ładnie tutaj pracuje, nic tu się nie jest przesztywnione. Od strony krętlika może być tulejka, ale tutaj zdecydowanie ten węzeł. No takich nieprzyjemnych zdarzeń jak strata jerka to nikomu nie życzę. A jeszcze gorzej z rybą.